Dzień dobry, Państwu. Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym. Dzisiaj. Yy... Myślałem, że już nie będę robił o tym materiałów, a tu niespodzianka jednak trzeba, bo serial się rozkręca. Mówię o sytuacji oczywiście wokół Marszu Niepodległości, więc ten komentarz, który już wcześniej nagrałem na sobotę, taki weekendowy, mniej bieżączkowy, musi ustąpić miejsca, pójdzie w poniedziałek. To uprzedzam, jak ktoś będzie oglądał, będzie się dziwił, że ja mówię, że, że komentarz jest weekendowy, no bo tutaj. Nagrałem go już wcześniej, to jest taki temat właśnie mniej bieżący, mniej wymagający takiej uwagi, no, a bardziej taki, bardziej taki spokojny. Ale o co chodzi? Jak Państwo wiecie, jak już mówiłem, w niedzielę miało się odbyć walne Marszu Niepodległości, Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, które miało. Co ciekawe, co ciekawe, odwołać tylko prezesa Bąkiewicza, z, z Roberta Bąkiewicza z, z funkcji prezesa i w ogóle z, pe, z zasiadania w zarządzie i to miała być chyba jedyna jego uchwała. To mnie bardzo dziwi, ponieważ y, kadencja władz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości upłynęła, zdaje się, 18 stycznia i naturalnym by było, żeby to, to walne wybrało po prostu nowy zarząd, nową komisję rewizyjną, etc. A tu się okazuje, że wybrano nowego prezesa. Teraz tutaj znowu będzie nowe walne, które będzie nowe władze wybierać. Ale okazało się, że Robert Bąkiewicz tego nie uznaje. I przyszła kontrakcja. Przyszła kontrakcja. Yy, otóż Robert Bonkiewicz twierdzi, że tamto walne było nielegalne, bo zostało zwołane z naruszeniem przepisów yy, nawet nie tyle statutu, ponieważ tam w statucie były pewne luki, z tego co mi wiadomo. Aczkolwiek wiecie państwo, ja tu w ogóle mam apel do yy, od razu na wstępie do obu stron tego sporu panowie. Bo przerzucacie się oskarżeniami. Yy, a tego statu, do tego statutu ma dostęp wąskie grono osób. Wrzućcie wy ten statut do internetu! No bo jak nie, no to chyba trzeba będzie w końcu spełnić swój ym, tam zamiar sprzed jakiegoś czasu i kiedy będę jechał do Warszawy. Poprosić w wydziale KRS-u w Sądzie Rejonowym w Warszawie, a może ktoś z Państwa, kto ma bliżej, bo po prostu ostatnio, ostatnio miałem już parę razy być w Warszawie, ostatecznie nic z tego nie wyszło, po prostu pójdzie do czytelni AKT, zamówi sobie akta Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i wrzuci ten statut do sieci i przejrzy w ogóle te akta, bo tam mogą być ciekawe kwiatki. No to taki mój apel, bo to przerzucacie się argumentami, których my nie mamy możliwości zweryfikować. Większość stowarzyszeń, jak normalni ludzie, po prostu ujawnia swój statut w internecie. Można wejść na stronę, przeczytać, jakie są procedury, jak to wygląda, co, gdzie, kiedy i w ogóle. A tutaj nie można. No i przyszła kontrakcja. Kontrakcja przyszła taka, że w środę zostało obwieszczone, że Robert Bąkiewicz i jego ludzie usunęli ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości swoich przeciwników z zarządu i ich mocodawców politycznych, czyli dokładniej rzecz biorąc, już tu sobie odpalam tego, tego screena, zrobię to, muszę to zrobić na telefonie, bo tu na komputerze w tle coś się robi, nie chcę przeciążać komputera. 22 lutego zarząd podjął decyzję o wykluczeniu niżej wymienionych członków Stowarzyszenia Marcie podległości Robert Winnicki, Krzysztof Bosak, Witold Tumanowicz, Marcin Białasek, Mateusz Marzoch, Michał Melon, Bartosz Malewski, czyli ten obrany przez frakcję winniczkową prezesem i Jerzy Wasiukiewicz. I... Mm, Zostanie zwołane osobne walne w celu wyboru nowych władz. No to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawe. To jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No, myślę, że to jest, że to jest, no, bardzo ciekawa sytuacja prawna. Niektórzy mówią, no, ale jak to czterech członków zarządu może wyrzucić sześciu, jest wymagana większość? Znaczy, pytanie, proszę państwa, jak, jak statut formułuje kworum? Znowu wracamy do punktu wyjścia. Panowie, pokażcie ten statut w końcu, bo to możecie się przerzucać i to jest dla was wygodne, bo tylko wy go znacie. Pokażcie te paragrafy, każdy sobie będzie mógł wtedy czarno na białym zinterpretować, nawet niekoniecznie z formalnym wykształceniem prawniczym. Pytanie, jak statut formułuje kworum, bo że większość dwóch trzecich, to proszę państwa, to jest większość dwóch trzecich yy, najczęściej. No chyba, że jest to zastrzeżone w statucie, ale nawet jak jest większość dwóch trzecich, to to jest większość dwóch trzecich obecnych na posiedzeniu. A zatem przy czterech większość dwóch trzecich wynosi, jeśli dobrze liczę 3. A może, proszę państwa. Yy, Ktoś zapomniał, że kiedyś podpisał jakieś upoważnienie do głosowania za niego na zarządzie i zostało ono wyciągnięte z szuflady. Może o tym nie pamiętał, bo gdy to podpisywał, wypił za dużo, a są takie osoby, chyba nawet w tym gronie tych wykluczonych, które potrafią to zrobić. I, i no zostało to wyciągnięte, i wszystko będzie lega Artis. No zresztą, jedna z tych osób podpisy, wykluczonych to potrafiła podpisywać nawet 50 uchwał in Blanco o przyjęciu nowych członków do stowarzyszenia. Więc, szanowni państwo, no przecież równie dobrze może być tak, że teraz te uchwały zostaną uruchomione. No i będzie to oczywiście rozstrzygał sąd. Będzie to oczywiście rozstrzygał sąd. Ja z tych strzępków informacji sobie snuję taką opowieść, taką wizję wydarzeń, taką hipotezę, że prawdopodobnie Bąkiewicz zwołał zarząd, nagle przyszła na niego frakcja winniczkowa i przegłosowała, jakby po prostu przegłosowała sobie 6 do 4 przeprowadzenie walnego w tym dniu i w takim miejscu. Na przykład, no, mimo że przewodniczący nie wprowadził takiego punktu do porządku obrad, jest to możliwe. No, jest to możliwe, że na przykład, jak padł ten wniosek, to on mówi: No to ja, proszę Państwa, w takim razie, ponieważ tutaj został taki projekt złożony, który mi się nie podoba, no to ja zarządzam przerwę w posiedzeniu na tydzień. Można tak zrobić. No A na przykład oni mówią, A to my w takim razie kontynuujemy bez pana prezesa i sobie podjęli uchwałę. No i to są takie kru kruczki, Chocki, Klocki, nad którymi teraz będą łamać sobie głowę w sądzie rejonowym w Warszawie, w Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego. Nie, pa nie pamiętam, jaki jest wydział tego, numer tego wydziału w tamtym, tym. Mm, ja miałem do czynienia tylko z KRS-em łódzkim. No i tam referendarz będzie się głowił. Jak decyzja referendarza się komuś nie spodoba, to się na nią, to ją zaskarży do tego samego sądu, ale do sędziego. Potem jak ten się nie, decyzja tego sędziego się nie będzie podobała, to będzie apelacja skierowana do sądu okręgowego w Warszawie znowuż. I jak się orzeczenie sądu okręgowego nie spodoba, to pójdzie decy apelacja, yy, przepraszam, kasacja do Sądu Najwyższego. Tak więc mamy spokojnie kilka miesięcy koło myi, ba może dojść do tego przecież że jeśli, jeśli uzna się, że no jakby walne nie, że stowarzyszenie jest niesterowne w tym momencie, bo jest pad, bo może być tak, że na przykład oba wnioski zostaną odrzucone. I ten zwalnego Bąkiewicza, i ten zwalnego Wińskiego, i co? I dalej będzie pad Dalej Bąkiewicz będzie prezesem, będzie miał cztery głosy w zarządzie. Tam będą, będzie sześć głosów w zarządzie. No i będzie tak sobie, będzie takie wesołe, wesoły oberek będzie sobie yy, yy, kontynuowany. Ba, ja domniemy wam, bo to może ktoś mnie wyprowadzi z błędu, może ja się mylę. Ale wnioski do KRS-u, proszę Państwa, przynajmniej z tego co ja pamiętam, trzeba było podpisywać w taki sposób, w jaki jest, to nie jest tak, że cokolwiek sobie może ten złożyć, tylko musi być tak jak, tak, jak jest ustalona reprezentacja w statucie i musi być to zgodne z poprzednim stanem w KRS-ie. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, jeśli dobrze pamiętam, ma sposób reprezentacji prezes i członek zarządu działający łącznie. Czyli pod wnioskiem o wykreślenie Roberta Bąkiewicza musi się podpisać, proszę Państwa, Robert Bąkiewicz i jeszcze jeden e, członek zarządu. No Być może to jakoś zostanie ominięte, a może się to skończyć na przykład zarządem komisarycznym. No jest, jest to bardzo ciekawe. Jest to, jest to wesoły oberek. Tam są spory co do tego, ilu jest członków w stowarzyszeniu, czy było kworum, czy nie było, czy jak, czy co. No, cyrk, 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 i jeszcze raz cyrk. Tym bardziej, że Bąkiewiczowi bardzo słusznie zarzuca się sprzedanie się PiSowi. Wystarczy spojrzeć na media narodowe, a zresztą niektórzy, no ale co, co pan pisze, że on tak żyje dobrze z kolegami prokuratura generalnego? No to proszę państwa, zobaczcie, zobaczcie jak często politycy Solidarnej Polscy, Polski goszczą w mediach narodowych. Jak bardzo Janusz Kowalski, prawda, y, tam saportował Bąkiewicza po tym niedzielnym jego odwołaniu, czy też rzekomym odwołaniu, bo tak naprawdę to, y, to nie wiemy, jaki jest teraz stan prawny. Znaczy, stan prawny, tak naprawdę, do momentu wpisów, y, Wpisów w krajowym rejestrze sądowym jest taki, że zostaje ten zarząd, który był. tak? I to są wszystko fakty medialne, dopóki one się nie ziszczą. A to myślę, że zajmie parę tygodni, może przed Wielkanocą się dowiemy. Trzeba monitorować po prostu strony rejestru sądowego, kto został wpisany do krajowego rejestru sądowego. To mi przypomina takie boje, które miały miejsce w latach tam chyba 2008-2010 w Unii Polityki Realnej, że doszło do dwóch równoległych zjazdów, które wybrały dwa równoległe zarządy. Oba te zarządy nie zostały wpisane do ewidencji partii politycznych. No, w efekcie UPR w zasadzie upadł. Jego część tam przeszła do jakiejś nowej partii Korwina Mikkego, aż w końcu przyszedł były poseł obecnie Bartosz Józwiak, i to jakoś uporządkował. No tylko, że jakby wtedy to już było powiedzmy e, pozamiatane. UPR już był cieniem dawnej świetności, nawet tej siły, która jeszcze tam w 2005, 2006. Siódmym, e, nawet chyba jeszcze, do, jeśli dobrze pamiętam, w 2009 była w stanie startować w wyborach. No w 2007 z ligą polskich rodzin, ale w 2005, 2006, 2009 UPR przecież startował samodzielnie, wystawiał listy, e, był jakoś tam aktywny na miarę swoich e, możliwości i jakoś to działało. E, w każdym razie, e, wracając do meritum, tutaj zarzuca się. Zarzuca się Bąkiewiczowi, że sprzedał się PiSowi, a przecież obalenie Bąkiewicza odbywało się co słusznie wyciągają też Bączurowcy. Ale oczywiście żaden z nich nie spojrzy, ani jedna, ani druga strona zapomina spojrzeć w lustro. Że odwołanie Bąkiewicza miało miejsce w lokalu kupionym z dotacji. Z dotacji e, e, PiSowskiej i to nawet nie tyle z Funduszu Patriotycznego, bo jeszcze tam dosypano owsa bezpośrednio z kancelarii premiera. Proszę Państwa, moim zdaniem to jest po prostu y, y, pojedynek ludzi. Ich, y, moim zdaniem, Winiskiego i Bąkiewicza niewiele nie dzieli w sensie politycznym, w sensie spojrzenia na politykę, w sensie stosunku do prawa i sprawiedliwości. Y, tutaj, może, Winiski był troszkę bardziej asertywny, i to jest tyle. Także to nie jest żadna nowa jakość, to nie jest żadna dobra zmiana. Ba, ktoś wyciągnął panu Malewskiemu, że wcześniej, zanim tam wylądował obecnie w juris to był na stażu w telewizji polskiej, pracował w wodach polskich, czyli, krótko mówiąc, cały czas na państwowym, chyba nawet w Niku się załapał przez chwilę. Więc no to jest, proszę państwa, niezwykle ciekawe że w zasadzie to jest po prostu są po prostu spory w propisowskiej rodzinie. To są spory w propisowskiej rodzinie, i szczerze mówiąc, yy, yy, jakie, jakaś tam, jakiś tam euforyzm, że tu środowisko się oczyszcza, że w końcu obaliliśmy tego złego Bąkiewicza, którego zresztą trzy lata wcześniej, mimo wielu ostrzeżeń yy, popieraliśmy w czambu i dopóki było to dla nas korzystne, to po prostu yy, przymykaliśmy oko właśnie na to sprzedawanie yy, się pisowi na te dotacje, które trzeba było, jak wiemy, no niekoniecznie pieniężnie, ale politycznie jakoś spłacić, i w końcu to uderzyło rykoszetem w pana Winnickiego. No i on teraz jest taki nabuzowany i oburzony, a ludzie to łykają. Moim zdaniem, obie strony tutaj, tutaj są siebie warte. Nie stoję po żadnej stronie z tego sporu. Niech tam sąd to rozstrzyga. Natomiast moim zdaniem, tam no, wyciągano oczywiście Bąkiewiczowi, że wyprowadza aktywa. Ja to przewidywałem i to jest oczywiste, że on wyprowadza aktywa, bo Wy go nawet yy, drodzy panowie z Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej nie potraficie obalić raz za porządnie, tylko robicie z, tego, robicie z tego cyrk, który się ciągnie od października, a mamy schyłek lutego. Już ponad 4 miesiące jest hucpa odwołamy Bąkiewicza, odwołamy Bąkiewicza. Jakbyście nie robili z tego takiej hucpy medialnej, tylko po prostu zebrali się, przegłosowali i szybko złożyli do KRS-u bez robienia z tego po prostu cyrku, bo to, że, to, że jest robiony taki cyrk, to, to, że, to że taką hucpę medialną wokół tego robiono, to jakby. Dla mnie to był sygnał, może się mylę, a dla mnie to był sygnał, że tam też jest coś nie tak, że oni wcale nie są tacy pewni, no zresztą w grudniu próbowali odwołać Bąkiewicza i im nie wyszło, nie zebrali kworum. Teraz pamiętam, przecież przy mnie jeszcze przekazywano, w, 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 z, wiem, wiem, widziałem, znaczy nie widziałem tak na własne oczy, ale jeszcze w sobotę przekazywano na gwałt jakieś pełnomocnictwa do głosowania z jakichś martwych dusz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, byleby kworum było. No cyrk, cyrk, cyrk. Proszę Państwa, no nic tylko kupić popcorn, usiąść, jest ten mem, może mi się go uda zaraz Państwu pokazać, mem z Gwiezdnych Wojen. Niektórzy właśnie sobie zadają, tak jak ja, pytanie, czy zwycięży intergalaktyczna bezpieka, czy, czy, zwycięży, czy zwyciężą sitowie. Ja myślę, że tutaj, no to, to muszę Państwu wyświetlić, żeby był ciąg dalszy. Także zakończenie, zakończenie będzie memiczne. Zapomniałem go sobie pobrać, bo nie myślałem, że te, że te memy gdzieś mi się tak tu wkomponują. Wkomponują w, w tą całą moją. Opowieść, ale już, już Państwu pokazuję, bo już mam. Mem numer jeden co do tej wspaniałej, cudnej rozgrywki, no właśnie wewnątrz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. I proszę Państwa o to on. Właśnie, stowarzyszenie zadecyduje o twoim losie. Ja jestem stowarzyszeniem. Kto nie ogląda gwiezdnych wojen, to już tłumaczę, że tu mistrzowie Jedi w trzeciej części w, w zemście Sitów przychodzą aresztować kanclerza Palpatina i właśnie mówią, że w imieniu Senatu aresztujemy cię. Ja jestem, Senat zadecyduje o twoim losie. Ja jestem Senatem. Jeszcze nie. No, i Palpatine wyjmuje miecz i mówi: No, miecz świetny, oczywiście, a więc to zdrada. No, i tam rzuca się i dochodzi do właśnie jego walki, w której zostaje pokonany, ale potem pojawia się Anakin Skywalker, czyli Darth Vader, i e, dzięki niemu, właśnie ostatecznie, Darth Sidious pokonuje Mesa Windu. E, moim zdaniem, Anakinem Skywalkerem w tej opowieści może być w Ziobro, no bo to właśnie dlatego mówiłem, że pan Bąkiewicz tak dobrze żyje z kolegami prokuratora generalnego, no to on w końcu sprawuje nadzór nad wymiarem sprawiedliwości. A tu proszę Państwa mem numer dwa, najlepszy chyba na zakończenie. Pisowscy agenci w środowiskach narodowych, szanowni Państwo, wyglądają tak... Tak, to też jest ze Spidermana, no ale kiedy właśnie nie wiadomo, który Spiderman jest prawdziwy, no i tak naprawdę no, oni wszyscy przecież tą kasę biorą odpisu. Samo branie kasy jakby nie jest jakoś szkodliwe, bo sam przecież składałem wnioski o dotację. Tylko problem polega na tym, że czy, czy się bierze i kwituje. W, w tym momencie, więc, więc, natomiast Bąkiewicz, a nawet i Winnicki, jak widzimy, no jest po prostu już tak, już przebiera nóżkami do koalicji z PiSem, więc najwyraźniej zaczyna spłacać te dotacje. No tu PiS zastosował starą, dobrą zasadę dividie Impera eee, i tak się skończyło. No to, to, to nie, ma, nie ma co tu się dziwić. Eee, ja będę już powoli zbliżał się, do, zbliżał się do końca. Tak jak powiedziałem, uważam, że tutaj żadna ze stron nie ma racji żadna ze stron, mmm, moim zdaniem, po prostu najlepiej by było dać sobie już spokój z tym Marszem Niepodległości, stowarzyszenie rozwiązać, majątek gdzieś tam podzielić między zainteresowanych, y, oczywiście między, nie, nie, nie członków stowarzyszenia, ale między ich organizacje, tak? Żeby tam dalej jakoś służył celom społecznym. Y, I tyle, no. Ja się właśnie obawiałem, że tak to się skończy Moim zdaniem, formuła Marszu Niepodległości już dawno o tym mówiłem się wyczerpała. I ten konflikt to już jest po prostu faza schyłkowa, faza upadku. Niezależnie kto wygra, to nikt nie odpolityczni tego marszu. No, przepraszam, poseł Winnicki z posłem Bosakiem będą marsz odpolityczniać, no chyba sobie kpicie. No to, to wiadomo będzie, że to będzie impreza ruchu narodowego. zawsze była impreza ruchu narodowego. No to ale powiedzcie po prostu, to ma być z powrotem marsz narodowy, a nie pisowski, a nie ptolić naprawdę o jakimś, o jakimś odpolitycznieniu. Ten marsz zawsze był polityczny i ma być polityczny, tylko ma być marszem narodowym. I jeszcze dodajmy, jakiego narodu, bo z ruchem narodowym też jest problem, że coraz trudniej zdefiniować, czyjego narodu jest to ruch. Także no, tu już kończę, bo zaraz się znowu znowu uniosę i, i kolejne 10 minut będę perorował. A zazwyczaj staram się, żeby te komentarze zawierały się w 15, góra, 20 minutach. Kończę. Dziękuję za uwagę. Będziemy śledzić te wydarzenia. Będą jeszcze wywiady o tym, będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Ale na dziś dziękuję. Do zobaczenia. Zachęcam oczywiście do wsparcia, zostawiania łapek, górę subskrypcji, komentarzy. Także jest możliwość przekazania 1,5% podatku, dane w opisie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.